Krzysztof, uczestnik kursu Photoshop od podstaw, zadał mi pytanie, Mati, jak usunąć tutaj właśnie ten cień z tego pierścionka na tego typu zdjęciach. Wrzuciłem sobie go w Photoshopa w wersji beta, czyli z tą białą ikonką, to zdjęcie i spróbujemy za pomocą sztucznej inteligencji zaznaczyć sobie, znaczy zaznaczymy sami, ale sztuczna inteligencja, poprosimy ją o to, aby usunął ten cień właśnie z tego pierścionka tutaj. Zaznaczmy to miejsce, gdzie partnerem kanału jest Fotofarma, profesjonalny sklep foto, wideo. Dobra. Z shiftem sobie dodamy jeszcze. OK. Odejmiemy sobie o tamtą rzecz. Tak. No i co? I w wypełnianiu generatywnym klikniemy, żeby nam usunął z pierścionka cień. Na razie tak sprawdźmy, żeby to nam wygenerował. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli to nie będzie zadowalające, spróbujemy zrobić bardziej szczegółowo, opisać to, co chcemy uzyskać. Zobaczymy, co teraz się stanie. No i zrobił nam coś takiego. Możemy sobie wersję drugą, wersję trzecią. No nie jest to raczej zadowalające, więc sobie usuniemy tą całą warstwę i spróbujemy sobie jeszcze raz. Zaznaczymy sobie. Tak naprawdę tylko ten cień zaznaczymy, no i weźmiemy sobie, żeby usunął ten cień z pierścionka i wypełnił go w takiej kolorystyce, jak pozostała część tego pierścionka, więc sprawdźmy sobie teraz, czy będzie różnica w wypełnieniu. Okej, no tu już jest, myślę, że lepiej, ale dobra, czyli mamy tą stronę w miarę spoko zrobioną, tu się ładnie nam ten cień usunął, a to delikatnie możemy zaraz sprawdzić jeszcze za pomocą stempelka, czyli warto sobie teraz patrzeć na to, co robimy tutaj. No i teraz za pomocą stempla możemy sobie tutaj uzupełnić ten cień. Klikniemy sobie stempel S na klawiaturze i pewnie wyskoczy nam komunikat właśnie, że obiekt inteligentny powinien zostać wcześniej zrasteryzowany. Więc dajemy tak, OK. Dobra, i teraz będziemy mogli sobie tutaj wrzucić właśnie ten stempel. I teraz sprawdzajmy sobie, jak wygląda część zdjęcia. O, właśnie, czyli tu musimy sobie stąd pobierać próbki. OK, takich linii tu w ogóle nie ma, więc to sobie możemy usunąć i za pomocą stempelka już się tutaj musimy pobawić w taki dostosowanie tego pierścionka, żeby on wyglądał po prostu naturalnie. No i zdecydowanie już lepiej to wygląda. Mamy tutaj zdjęcie przed, zdjęcie po. I co jeszcze możemy zrobić? Możemy, bo tu rozumiem, że ten pierścionek, on jest tutaj taki wytłoczony, tak jak z drugiej strony, że to nie jest płaskie. Chyba tak mi się wydaje. Sprawdźmy przed, tak, no jest tutaj przecież ten wyżłobienie, dobra. Więc teraz musimy sobie trochę jeszcze pojechać tutaj z usunięciem tego cienia. Więc klikamy Alt tutaj i jedziemy sobie. Ten cień musi zostać, żeby to było naturalne. No i usuwamy te takie zagniecenia, które nam tutaj zrobił, czyli to, tego tu nie było, więc możemy sobie to usunąć w ten sposób, że pobieramy stąd i jedziemy w tą stronę. O, w tę stronę. Dobra. Fotografia biżuterii jest dość problematyczna, ponieważ właśnie trzeba na to zwrócić uwagę, co się odbija w tle. Zobacz, co tu się dzieje, też jest coś odbite. Na pewno w fotografii tego typu potrzebny będzie nam namiot taki bezcieniowy. Przyszedłem i namiot bezcieniowy to jest coś takiego, że tutaj mamy
całe płachty takiego białego materiału dyfuzyjnego i tutaj też się zakłada taki dyfuzyjny po prostu materiał i jest dziura w tym materiale i tam wkładamy obiektyw, czyli nie będziemy wtedy mieć odbicia z właśnie naszego tła, co za nami się znajduje, a także nie będzie nas na tych właśnie produktach, które mocno odbijają światło. Sprawdźmy zdjęcie przed, zdjęcie po. Dobra, i jeszcze bym tutaj dodał troszeczkę takiego właśnie tutaj cienia, więc sobie sprawdzimy z tej strony delikatnie, tak żeby to wyprofilować ten pierścionek, żeby ten cień tutaj jednak był, więc z małym pędzelkiem sobie możemy. OK. Dobra, i teraz sobie wyrównajmy, czyli Alt tutaj i dość precyzyjnie to trzeba zrobić, żeby te cienie tutaj były takie proste. Dobra. No i już myślę, że znacznie jest lepiej, jeśli chodzi o usunięcie tego cienia. Jest znacznie ciekawiej. Tutaj ten cień też gdzieś tam pada. Jeszcze sobie możemy zrobić nową warstwę i na nowej warstwie bieżąca i poniżej. I właśnie na nowej warstwie spróbować delikatnie tutaj usunąć ten cień. Dobra, no i jest, myślę, że całkiem fajnie robi się taka trójwymiarowość, że tu jednak się jakiś cień pojawił. No i zdjęcie przed i zdjęcie po, już znacznie lepiej to wygląda. Teraz dopracować trzeba tylko delikatnie te cienie, które tutaj są i zdjęcie gotowe, uratowane w pewien sposób, jeśli chodzi o tutaj obróbkę, więc można się posiłkować, jak widzisz, sztuczną inteligencją, ale też warto nie brać tego 1:1, tylko to ma nas wspomagać, a nie zastępować i jak widzisz, tutaj nas nie zastąpiło, musieliśmy to wdrożyć też za pomocą stempla i zaznaczania właśnie te miejsca. Jeśli chcesz mocno nauczyć się obróbki zdjęć od samych podstaw nauki obróbki zdjęć w Photoshopie i w Lightroomie, to zobacz koniecznie, co dla Ciebie przygotowałem. W opisie filmu masz wszelkie szczegóły. Pozdrawiam Cię, trzymaj się i zobacz kolejne filmy, które są z tej kategorii. Powodzenia!